wszystkim, tu Julka, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. W dzisiejszym filmie chciałabym się podzielić moimi sposobami, jak fajnie, kreatywnie i aktywnie spędzić czas z naszym dzieckiem. Jeśli Wam się będzie podobało, to nie zapomnijcie oczywiście zdać łapki w górę i co? Zaczynamy! Jak wiecie, mój synek skończył 3 latka i ostatnio coraz częściej prosi się wręcz, aby ten nasz czas spędzany był coraz bardziej aktywny, abyśmy robili nowe rzeczy wspólnie, rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy, bo niekoniecznie go interesowały. Punkt 1 ostatnio naszych zabaw to puzzle. Wydaje mi się, że puzzle jest to świetna zabawa, jest to na pewno coś lepszego niż telewizor, tablet czy cokolwiek innego, dlatego że puzzle rozwijają. Można robić je przede wszystkim wspólnie, wiecie, nie trzeba ich rzucić na podłogę i kazać dziecku układać samemu. Aleks nawet nie lubi układać ich samemu, tylko chce, żebym siedziała i patrzyła i wiecie, biła brawo, że fajnie, że się udaje. I wydaje mi się, że puzzle, teraz tak patrzę, bo są rozrzucone na podłogę właśnie, bo nie zebraliśmy rano. Wydaje mi się, że układanie puzzli to jest taki fajny, kreatywny czas spędzony razem. Przede wszystkim puzzle rozwijają, dziecko się skupia, koncentruje się na tym, a dobiera je, a więc wydaje mi się, że to jest naprawdę coś świetnego. Jeśli nie macie pomysłu, nie wiecie co robić, to po prostu wyciągnijcie puzzle, albo jeśli nie macie, to kupcie, bo zobaczcie, że Waszemu dziecku na pewno się podoba, tylko właśnie trzeba zacząć układać z nim. Trzeba to robić z nim. Jest wiele właśnie zabaw, które wydaje się nam, że naszemu dziecku się nie podobają i że on nie chce ich robić, ale spróbujcie zrobić dane rzeczy z Waszym dzieckiem i zobaczycie, że wszystko się od razu zmieni i nagle jemu się również spodoba, dlatego że zobaczy, że o, mama układa puzzle, to ja też ułożę i wydaje mi się, że takie delikatne zachęcenie dziecka jest jak najbardziej pozytywne. Drugie to są spacery po lesie, w ogóle spacery, wychodzenie z domu. My jak tylko możemy, to od razu wychodzimy z domu. Może dlatego również, że nasze mieszkanko jest małe, a więc dusimy się czasami tutaj i jeśli tylko jest słońce, to uwielbiam zabierać Aleksa do lasu, bierzemy ze sobą Maxa, Max się zawsze wybiega, a my zbieramy patyki, wiecie, on sobie ogląda trawę, rzuca patyki Maxowi i wydaje mi się, że ten czas spędzony z naszym dzieckiem rozwija nasze dziecko bardziej niż nam się wydaje. Aleks zawsze, wiecie, patrzy się co to jest, tam, siam, liczymy patyki, i my właśnie uwielbiamy chodzić po lesie. Zawsze zatrzymuje się za koło każdej tabliczki, gdzie są, wiecie, rozpisane jakie tu są drzewa, jakie są owady czy węże. Jemu się bardzo zawsze to podoba, a więc zawsze przynajmniej raz w tygodniu staramy się pojechać do parku czy do lasu. Jak jest oczywiście ładna pogoda, bo teraz pogoda jest kiepska, ale jak tylko zacznie wychodzić słoneczko i nie będzie padać, to myślę, że wrócimy właśnie do naszej takiej rutyny przynajmniej raz w tygodniu w lesie. Trzecie to basen. Dawno już z Aleksem nie byliśmy na basenie, ale na pewno jak tylko wstawimy nowe ząbki, już skończymy nasz temat zębów, to z powrotem powrócimy na basen, dlatego że Aleks uwielbia i my się zawsze tak śmiejemy, jak widzieliście vlogi latem, bo latem często chodziliśmy na basen, to Aleks był zawsze taki szczęśliwy, a chodzilibyśmy częściej, tyle że... Ale ten basen u nas jest otwarty tak kiepsko, dlatego że jest otwarty chyba od 12 do 13:30, 3 razy w tygodniu, a otwarty jest dużo częściej tylko i wyłącznie w wakacje szkolne. Ale wydaje mi się, że basen jest naprawdę świetnym pomysłem na fajnie spędzony rodzinny czas. Możecie iść z całą rodziną, albo możecie iść tylko i wyłącznie z swoim dzieckiem, możecie wysłać męża z dzieckiem, a wtedy będziecie mogły posprzątać, czy będziecie miały chwilę dla siebie, co też nie jest głupim pomysłem. A więc wydaje mi się, że basen, nieczęsto na to wpadamy, bo nie chce nam się pakować tej torby, nie chce nam się wychodzić, a zobaczycie, że dziecko naprawdę będzie miało radochę i Wam też na pewno się przyda. Czwarte, jest to coś, co odkryliśmy z Aleksem niedawno i nie sądziłam, że może nam obydwu sprawić taką radość, a jest to gotowanie. Od jakiegoś czasu, a w sumie od 1,5 tygodnia, jak Aleks miał operowane ząbki, był cały czas w domku. Słuchajcie, cały czas jak robiłam obiad, zupkę czy cokolwiek, on obierał ze mną te ziemniaki, wrzucał i słuchajcie, to był najlepszy czas spędzony w kuchni. Nie sądziłam, że jemu się będzie podobać, bo przecież gotowanie jest nudne i zawsze jak ja gotowałam, to on sobie tutaj się bawił, coś robił i sama nie miałam takiej inicjatywy, żeby zaprosić go do tej kuchni, bo wydawało mi się, że będzie mi przeszkadzał, że nie wiem, że się skaleczy, bo przecież ja mam tutaj nożyk, tak dalej, ale nie, słuchajcie, wzięłam go do kuchni, posadziłam go na wysokim krześle i wytłumaczyłam mu na początku, że to jest nóż, noża nie dotykamy, ale on będzie tutaj leżał, dlatego że ja nim kroję. I ona od razu się nauczył, że nóż tnie i że to boli i że tego się nie dotyka i w ogóle nawet nie patrzy na tego, na ten nóż, czy na cokolwiek, wiecie, bo jak ja tnę, obrócę się, różnie bywa, a więc trzeba dziecku wytłumaczyć, czego nie może na początku dotykać, że to jest gorące, to, siamto. Oczywiście, wiecie, nie każę mu smażyć nic, ale ja obieram warzywa, czy jak owoce, cokolwiek, to on siedzi na tym wysokim krześle, miesza sobie, zawsze jest taki szczęśliwy, że w życiu nie pomyślałam, że wspólne gotowanie z dzieckiem może tak nas zbliżać. I naprawdę będziemy robić to coraz częściej. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli piec jakieś ciasta również wspólnie razem, czy jakieś babetki, cokolwiek. Naprawdę, jeśli zastanawiacie się, czy to dobry pomysł, to zaproście Wasze dzieci do kuchni, a zobaczycie, że to gotowanie będzie przyjemniejsze. Piąte to Lego. Tutaj są podzielone zdania, dlatego że niektórzy twierdzą, że Lego nie rozwija, że jest bez sensu, że to tylko klocki, a moim zdaniem Lego bardzo rozwija i to jest przede wszystkim fajny czas rodzinny. My w niedzielę czy w sobotę wyrzucamy Lego na całą podłogę i słuchajcie, bawimy się i Lolo ma przy tym zabawę, bo układa i Aleks się cieszy, bo interesujemy się, wiecie, tylko nim i naprawdę siedzimy, jak to się mówi, taką naszą małą rodzinką na podłodze i on jest bardzo zadowolony i budujemy domki, wstawiamy okna, więc tutaj od razu możemy pouczyć go języka, tak dalej, no bo ja mu tłumaczę, Lolo mu tłumaczy. Pada na przykład, nie można wyjść z domu, to jest właśnie takim fajnym sposobem na spędzenie ciekawego popołudnia wspólnie z dzieckiem. Każdy ma zabawę, i dorośli, i Aleks, a więc naprawdę polecam. Szóste to są domki. Ja jak byłam mała, słuchajcie, to z moją kuzynką cały czas robiłyśmy domki pod stołami, pod skrzysłami, to po prostu na salonie, w salonie u babci, to się nie dało wejść, bo było tyle domków. I Aleks też ostatnio ma fazę na domki i uwielbia, on ma takie łóżeczko, które jest dużo wyższe. Jeśli nie macie takie łóżka, to zawsze może być przecież właśnie kot zwykły i stół, środek poduszki, można sobie wtedy usiąść z dzieckiem z książką albo nie wiem, cokolwiek, naprawdę można tyle fajnych rzeczy wymyślić, ale dziecko wtedy czuje się takie, nie wiem, Aleks uwielbia, słuchajcie, on właśnie ma to wyższe łóżko i Lolo kupił mu takie specjalne narzuty, które się przykleja i on ma akurat z wozami strażackimi. Mamy sprawę ułatwioną, bo nie muszę narzucać na to koca, ale on, słuchajcie, układa sobie w środku swoje poduszki, on zajmuje się, że ta będzie to, tam będzie tak, i on chce, że cały czas żeśmy przychodzili i siedzieli w środku. My tam w środku czytamy książeczki, czy bawimy się czymś i to jest taki czas, kiedy naprawdę się zbliżamy i może nie tylko dlatego, że wiecie, otoczenie jest zamknięte, tylko mam wrażenie, że naprawdę świetnie spędzony czas z dzieckiem, pozwolić mu zrobić domki, niedomki, krzesła, przecież krzesło można stawić powrotem na miejsce, stół można poprawić, kot się złoży, a naprawdę tyle radości, co mają dzieciaki, Aleks, i tyle, co my miałyśmy z kuzynką, to nie było dnia bez domku, słuchajcie. Aleks nie ma rodzeństwa, a więc tutaj jest, może nie powiem pokrzywdzony, tak, no bo są dzieciaki, które są jedynakami, Aleksiu jak na razie jest jednakiem, jak na razie będzie jednakiem, a nic nie mogę z tym zrobić, a więc ja czasami muszę się zniżyć, a jak to się mówi, do tego stopnia 3-4-latka, żeby on po prostu czuł, że ma się z kim bawić, bo jak Aga jest u nas, to on jest szczęśliwy i tak dalej, a ja miałam to szczęście, że właśnie miałam moją kuzynkę, która była starsza, miałam mojego brata, byliśmy cały czas wszyscy razem, miałam się z kim bawić, a jemu brakuje, często brakuje właśnie, a więc jeśli macie jednaka, to po prostu czasami trzeba zniżyć się do jego poziomu i bawić się z nim, a jak to się mówi, na kolanach, czy w pieski, czy nie w pieski, czy w taczki, w różne dziwne rzeczy, żeby było mu łatwiej i tyle, bo mi się wydaje, że właśnie nigdy nie byłam jedynaczką, ale wydaje mi się, że to nie jest nic łatwego i jasne, że fajnie jest mieć brata czy siostrę, którego można się wziąć do tego domku pod łóżkiem i się z nim pobawić, ale no niestety. Następnie jest siódme i jest to rower, motor, hulajnoga i to może nie jest tak do końca kreatywnie spędzony czas z dzieckiem, ale na pewno bardzo aktywnie, dlatego że jak my tylko wyjdziemy nawet przed dom na motor, na hulajnogę, oczywiście ja mam jedno z tych, ostatnio jeździłam na motorze, ale Aleks jest taki szczęśliwy wtedy, robimy sobie zawody, on wraca do domu, siada na kanapie, czy na przykład zaśnie, wtedy zrobi sobie drzemko, odpocznie, bardzo aktywnie czas spędzony z dzieckiem, dużo wody mi wtedy wypije i moim zdaniem to jest również fajne, żeby się tak bawić z dziećmi. Następnie 8 to jest, słuchajcie, Play-Doh, to jest wszelkiego rodzaju modeliny, plastoliny, czy nawet plastelina zwykła, czyli lepimy domki, niedomki, jakieś ludziki, cokolwiek, i to jest naprawdę też świetnie spędzony czas, my uwielbiamy. Często wkurzałam się, bo ta modelina była wszędzie i wchodziła mi w ten dywan, ale później wiecie co, stwierdziłam, kurczę, dzieckiem jest się raz, my jak byliśmy mali, to mama pozwalała nam klejać, piekliśmy ciastka, mąka była wszędzie, cały czas klejaliśmy, wyklejaliśmy liści jesienią, czy jarzębinę, cokolwiek, naprawdę mieliśmy takie bardzo, bardzo, powiedziałabym właśnie aktywne i kreatywne dzieciństwo. Mieszkaliśmy na wsi, a więc całe dzieciństwo spędziłam przed domem i tyle, a jak ma się dosyć małe mieszkanko, to trzeba pokombinować, żeby naszym dzieciakom się po prostu nie nudziło. 9. już ostatnie, to jest chyba ulubiona Aleksa, a jak jest ciepło, to jest piaskownica. Jak jest ciepło, to ja zawsze pakuję Aleksowi torbę z jego zabawkami i idziemy do piaskownicy i on to naprawdę uwielbia i robimy domki, on potem rozwala te domki. To jest fajne, bo wtedy ma kontakt z innymi dziećmi przede wszystkim, dlatego że właśnie w parkach, w piaskownicy, wiecie, oni wtedy siadają i on się wtedy też musi uczyć, że trzeba się dzielić, że jak jakaś dziewczynka prosi o jego łopatkę, to że trzeba tą łopatkę pożyczyć, bo na przykład on ma 3, czy jak on chce coś pożyczyć, to trzeba się uczyć, że trzeba się spytać, czy można, nie wolno zabierać, a więc wydaje mi się, że piaskownica to jest takie miejsce przetrwania trochę, bo dzieciaki się kłócą tam często, że wiecie, ale dają sobie radę, nie tylko Aleks, bo rzucają się tam piachem czasami i tak dalej, a więc dobrze, że mamy są obok często, ale właśnie wydaje mi się, że to jest fajne, bo trzeba się uczyć, czy trzeba się dzielić i tak dalej, że piaskownica nie jest tylko jego. I tak, a więc piaskownica to jest takie ulubione zajęcia Aleksa, jak tylko się robi ciepło, bo piasek jest zimny, tak, i nie może być mokry przede wszystkim. I tyle to byłoby w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie mi w komentarzach pomysły, jak Wy spędzacie aktywnie czas z dzieckiem. Jasne, że mogłam tutaj wyskoczyć Wam z zoo, z Disneylandem, czy z jakimiś innymi tam parkami atrakcji. Tam bardziej, aby ten film otworzył oczy, że można robić naprawdę takie proste, ale ciekawe rzeczy z dzieckiem w domu, jak gotowanie, bo czasami po prostu musimy sprzątnąć, musimy coś ugotować, czy musimy zrobić jakieś inne takie rzeczy domowe, wiecie, nie cały czas są fajerwerki i napięcie rośnie i wiecie o co chodzi. A mamy dzieci w domu i nie chcemy, aby tym dzieciakom się nudziło, nie chcemy stawiać ich na kanapie przed telewizorem, aby cały dzień oglądały bajki. Jasne, że my też czasami oglądamy bajki i włączamy sobie jakiś film fajny, taki na przykład 1,5-godzinny, czy Shreka, czy Kung Fu Panda, wiecie, coś takiego, siadamy sobie wszyscy na kanapie i oglądamy, co też jest fajnie takim rodzinnie spędzonym czasem, ale żebyśmy mieli taki czas, żeby właśnie film 1,5 godziny obejrzeć we wszyscy, to raczej sobota albo niedziela, ale zdarza nam się i naprawdę lubimy. I tyle. Koniecznie zostawcie łapki w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli jesteście tutaj nowi, nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, aby mieć powiadomienia o nowych filmach i widzimy się w następnym. Pa, kochani! You will always be the